Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj poniedziałek wielkotygodniowy, wielkiego tygodnia. Ja się nie spisałem i nie przyniosłem jajek, ale Maciej Staniewicz na szczęście był na miejscu, uruchomił brygadę pod tytułem Janusz Sitkowski i jego dzieci. I dzięki Januszowi i dzieciom mamy jajka do podzielenia. Brawo Janusz. I jego dzieci, i jego dzieci. W związku z czym program proponuję taki. Krótszy przegląd tygodnia, potem podzielenie się jajkiem, a potem... A na deser pan Marek Budzisz przyniesie nam matrycę Putina, co by to nie znaczyło. O, to ja sobie usiądę i spróbuję Państwu coś opowiedzieć, co mam nadzieję nie będzie nudne, a na pewno nie będzie wesołe jak to u mnie. Ale temat, który mamy, według mnie główny na te tygodnie, poza świętami, to jest bunt nauczycieli. I to, nie, nieprawda, nauczycieli. Jak zaczniemy się oszukiwać od początku, to już nie zrozumiemy w ogóle, co się w tym kraju dzieje. Nie ma żadnych nauczycieli z ZNP. Tam strajkuje duża część nauczycieli z Solidarności i z innych związków zawodowych. Co więcej, jest też bunt nauczycieli w Solidarności przeciwko swojemu kierownictwu, czyli przeciwko panu Proksie, i wcale nie wiadomo, czy nie zmienią go, co zresztą nie jest niczym specjalnym, zmiana szefa związków, ale to, że trzy regiony Solidarności Nauczycielskiej wypowiedziały się przeciwko umowie, jaką pan Proksa podpisał z rządem, to już jest oznaka tego, że ktoś tu nie zrozumiał, co się dzieje. Jeżeli pomysł rządu był taki na ten strajk, żeby jeden ze związków podpisał i nie strajkował, i wtedy tamci by się okazali, są polityczni, no to się ten pomysł nie udał i może się skończyć tym, że stracimy ten związek, albo że ten związek Solidarności Nauczycielskiej bardzo się osłabi. Ale to jest rzecz pierwsza. Mamy do czynienia z czymś, co można by porównać do odejścia pielęgniarek od łóżek chorych. Tyle tylko, że nauczyciele za daleko nie odchodzą, bo strajkują w tych szkołach. To jest w ogóle pytanie, czy dyrekcje powinny pozwolić na to, ale jeżeli ten strajk jest legalny, to chyba tak. To wtedy jest to prawie, że strajk okupacyjny, ponieważ... Szkoła nie istnieje poza godzinami pracy. Ale strajk okupacyjny w całą dobę. Tak, ale to jest właśnie jednoetatowy strajk okupacyjny. Tak, póki dzieci nie wyjdą. Ale możemy popatrzeć na to z dwóch punktów, albo nawet dzisiaj zaproponuję więcej tych punktów widzenia. Najpierw taktyka pisowska. Nie damy im kasy, bo tak i tak nie będą na nas głosować. A tu nie chodzi tylko o to, żeby PiS wygrał, tylko chodzi o to, że jeżeli PiS przegra, to według PiSu Polska straci tożsamość i szansę na jakąkolwiek suwerenność. Więc według PiSu wygranie wyborów jest walką o Polskę. W związku z tym
taktyka jest taka, żeby doprowadzić przez długi strajk. Jak będzie krótki, to nauczyciele znaczy przegrali. Jeśli będzie długi, to rodzice, którzy w dużej części popierają ten strajk, przestaną to robić. I nauczyciele zostaną skonfliktowani ze swoimi sojusznikami i będą musieli się poddać. Wtedy być może się okaże, że na przykład są plany podwyżek jeszcze jakichś dodatkowych, nie teraz, ale może za rok. Jaka jest taktyka ZNP, czyli tego głównego podmiotu strajku z panem B, bo w ogóle bym nie chciał jego nazwiska wymieniać. Jak patrzę na zdjęcia, to wzrok odwraca mi się sam. Otóż to jest strajk za wszelką cenę, który ma doprowadzić do jak największego chaosu w oświacie, a najlepiej byłoby, żeby jeszcze w całym systemie politycznym. I tutaj taktyka Związku Nauczycielstwa Polskiego spotyka się z taktyką opozycji. Tylko że to jest taktyka dosyć krótkowzroczna. Ale dotyczy to też taktyki PiSu. Jeśli to nie jest strajk Związku Zawodowego, ani jego politycznej wierchuszki, bo zwróćmy uwagę po pierwsze na to w tych ankietach, jak wysoki poziom był poparcia dla strajku i jaka jest wysoka determinacja, bo ta determinacja nauczycieli, a nie działaczy związkowo-politycznych, jest tak duża, że, no nie powiem, że tracą rozum, ale że kompletnie ich argumentacja abstrahuje od tego, że są nauczycielami, że to jest zawód jakiejkolwiek misji, że mają jeszcze poza płaca za pracę jeszcze jakieś inne obowiązki, na przykład opieki nad dziećmi i młodzieżą, a jeszcze delikatniej nieszkodzenia tym dzieciom i młodzieży. Tego w argumentacji nauczycieli, nie mówię o działaczach, w ogóle tego już prawie nie ma. Oczywiście nie wszyscy nauczyciele strajkują, ale mówię o tych strajkujących, których jest przeważająca liczba, czy procent, jak to woli. Otóż to staje się właśnie buntem, a nie strajkiem. Jeżeli to jest bunt, to jest pytanie, cóż tak strasznego się stało, że trzeba się buntować przeciw władzy, bo to naprawdę jest bunt przeciw władzy. No przez 8 lat rządów Platformy ani buntu, ani specjalnych strajków nauczycieli nie było. Żądań płacowych też niespecjalnie. A tu to właśnie PiS dał jakieś podwyżki. Zresztą, zresztą mówi się, jak pamiętacie, od Tocqueville'a, że rewolucje przychodzą nie wtedy, kiedy jest najgorzej, tylko kiedy się zaczyna poprawiać. Bo to oznacza, że władza coś daje, to znaczy, że musi. A jak musi, to można ją jeszcze przycisnąć, żeby dała więcej. No bo jak mówiła przedtem, że nie może, a jednak coś daje, to może dać więcej, to można praktycznie sprawdzić. Ale to wszystko dzieje się kosztem uczniów. Jak pamiętacie, ze strajku pielęgniarek zawsze problem odchodzenia od łóżka pacjenta był takim granicznym problemem. Strajkować możemy, ale oczywiście jakoś tam się opiekujemy. Mówiąc krótko, nie będą umierali pacjenci dlatego, że my strajkujemy. Dzieci nie umierają. Ale na przykład dzieci mogą stracić rok życia. To jest coś niewyobrażalnego po prostu. Ale chyba już był przypadek, przepraszam, że się wtrącę, jeden śmiertelny. Ktoś tam chyba
Tak, jedna uczennica, ale, no, ale przepraszam, to jest tak, że dzieci nie umierają dlatego, że nauczyciele strajkują. To by trzeba było wiedzieć, o co tam dokładnie chodzi. Tego nie wiem, ale i ty tego nie wiesz. Więc póki jakaś prokuratura czegoś nie powie, to trudno tutaj cokolwiek nie używać. Według mnie w karne nie wolno używać takich argumentów. Ale czyli we właściwych proporcjach to jest niesolidarność wobec osób, którymi się mamy opiekować. To jest kluczowe, co zaraz się okaże. I mamy jeszcze jeden, w pewnym sensie najważniejszy, przynajmniej od strony państwowej i systemowej. A jaki mamy stan oświaty? To jest pytanie, czy reforma PiS-u w wykonaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej dowodzonego przez panią minister Annę Zalewską to była dobra reforma? To już 3 lata mijają. Czy nie? Pani Beata Szydło, polityczna przyjaciółka pani minister Zalewskiej, powiedziała tam przy okazji tych negocjacji zdanie niesłychanie ważne i zaskakujące. Powiedziała, system oświaty wyczerpał swoje możliwości. Ona nie powiedziała, budżet państwa wyczerpał swoje możliwości. Powiedziała, system oświaty. To znaczy, że ta reforma pani Zalewskiej gdzieś do jakiejś ściany dojechała. Pytanie, do jakiej? I dlaczego? Otóż tę reformę można oceniać na wiele sposobów. Porządny analityk szuka zasady głównej, najbardziej fundamentalnej, najbardziej podstawowej. Szuka tego, co jest celem systemu oświatowego i czy jak on jest realizowany. Czy ta reforma to zapewniła? To, co powiem, nie będzie zbyt, nie że przekonywujące, ale nie będzie bardzo jasne, czy ja na pewno mam rację. Bo jeśli powiem coś takiego, że celem systemu oświaty powinno być to, żeby szkołę opuszczał uczeń, który rozumie świat i jest go ciekawy, to jak się postawi inny cel? Chodzi o to, żeby dziecko czy tam uczeń opanował cały materiał, jaki jest w podstawach nauczania i co najmniej na jakieś tam, nie wiem, co tam teraz, 2 czy 3 zdał i poszedł sobie wreszcie z tej szkoły żyć. Dalej. Ja jestem przekonany, że ta pierwsza zasada jest zasadą główną. Co więcej, że system oświaty w Europie i w Polsce od wielu, wielu lat nie jest zgodny z tą pierwszą zasadą i pierwszym celem. Ta zwykła szkoła państwowa, publiczna nie wychowuje dzieci do całościowego rozumienia świata, tylko do rozwiązywania testów albo zagadek, albo zadań bardzo konkretnych, czyli uczeń wychodzi z tak zwanymi kompetencjami. Umie być może wbić gwoździe w ścianę, umie rozwiązać jakieś zadanie matematyczne, Umie to, co właśnie jest przedmiotem testów. A jak wiadomo, celem testów jest nauczenie rozwiązywania testów. To nic nie ma wspólnego ze światem. I pytanie, czy reforma PiS-u, czy reforma pani Zalewskiej coś zmieniła w tej sprawie? Moja odpowiedź jest taka, że nie zmieniła niczego. Więc jeżeli pani
Beata Szydło mówi, że ta reforma wyczerpała swoje możliwości, to się zupełnie z nią zgadzam, bo doszliśmy do ściany tego głównego celu. Teraz nie warto zmieniać niczego w tej oświacie, co by nie służyło tej zasadzie pierwszej. Zresztą chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś jest uczony, a niby wszyscy mają być do tego uczeni, do rozwiązywania konkretnych zadanek, to się fantastycznie nadaje według tego powiedzenia czy takiej wizji świata zachodniego, do stania przy taśmie montażowej, jak ktoś woli, przy kasie w Biedronce, czyli żeby być klasą wykonawczą. A obok gdzieś jest elita, która tym rządzi i ona właśnie jest wychowywana, i jej dzieci, i wnuki, do rozumienia świata, po to, żeby właśnie nim rządzić. A ta reszta, ci wykonawcy, tego świata rozumieć nie muszą. PiS powinien to zmienić, bo właśnie PiS przyszedł z programem odwrócenia tej zmiany kulturowej, tej rewolucji tamtego neokomunizmu antykulturowego, jak mówi Krzysztof Karoń. No więc stan oświaty rzeczywiście jest taki, że warto by postrajkować, tylko że ci nauczyciele kompletnie nie strajkują w tej sprawie. Jest na odwrót. To rząd przystąpił do negocjacji z takim daniem dwudaniowym, znaczy z obiadem dwudaniowym. Tutaj mogą być jakieś tam podwyżki w miarę możliwości budżetu, a tu spróbujmy porozmawiać o reformie oświaty, o systemie oświaty. I Związek Nauczycielstwa Polskiego tę debatę odrzucił, a rząd się poddał i negocjacje toczyły się już właściwie tylko w sprawach podwyżek, gdzie dogadać się nie można było. Ale dlaczego to jest fundamentalne znowuż, taki porządek rozmawiania o tych obu rzeczach naraz? Bo gdybyśmy tak popatrzyli jak jakiś humanista albo inny menadżer korporacji, bo to dokładnie będzie to samo widzenie, na to, to nie jest sensowne rozmawiać ze strajkującymi nauczycielami o ich podwyżkach w sytuacji, kiedy system oświaty się już do tej oświaty nie nadaje. Należałoby rozmawiać w innym porządku. Co jest tą oświatą? Co powinno się w niej zmienić? Jak w tym zmienionym systemie wyglądałby system zarządzania, kwalifikacji, uczenia, relacji uczeń-nauczyciel i odwrotnie? I dopiero na końcu, jak się powinno za taką pracę płacić, bo do tego, jaka tam praca powinna być wykonana, to byśmy doszli dopiero w kolejnym etapie rozmowy o tym, jaki jest system oświaty, a jaki być powinien, żeby Polska dalej szła po drodze wzmacniania swojej suwerenności. To, co dzieci się nauczą, jakiego świata się nauczą, jakiej relacji z tym światem i czy są go ciekawi, czy chcą go zmieniać i tak dalej, czy tylko robić karierę, a świat jaki jest, to jest trudno. Jest jaki jest, musimy to przyjąć i teraz go szukamy dla siebie najlepszych ścieżek. Jeśli tą drugą pójdziemy, czyli tą oświatą, która w tej chwili jest, to za pokolenie nikt tu już, albo prawie nikt, nie będzie chciał tej Polski ratować czy prowadzić jej drogą tożsamości narodowej, rozwoju państwowo-narodowego. Więc ten system oświaty stanie kością albo ością, jak to woli, zależy od gardła. W tym gardle pytanie komu? PiS-owi na pewno, bo jemu jest potrzebny zupełnie inny system oświaty, jeśli myśli o tym, żeby Polskę strategicznie zmieniać.
Być może Związkowi Nauczycielstwa Polskiego kompletnie na tym nie zależy, bo oni być może chcą dostać małe pudełeczka z poleceniami, co mają robić dzisiaj, jutro, za 3 miesiące i tak to mniej więcej wykonywać. Co z tego będzie miało dziecko albo co z tego będzie miał nauczyciel, to jest w sensie intelektualnym, to jest kompletnie nieistotne. I w tym sensie to PiS jest tutaj w pozycji reformatora, ale takiego, któremu chyba te 3 lata w tej sprawie niespecjalnie się udały, ale w jego interesie jest taka reforma, a w interesie tego Związku Nauczycielstwa Polskiego i opozycji politycznej jest wręcz przeciwnie. Niech ta szkoła zostanie taka, jaka jest, tylko żebyśmy więcej zarabiali. Czyli nie ma to nic wspólnego z interesem państwa, ani z jakąkolwiek strategią państwa. I dlatego mamy do czynienia z taką co najmniej dwuwarstwowym konfliktem, w którym obie racje kompletnie nie mają ze sobą nic wspólnego. Czyli mamy sytuację, w której zupa występuje przeciwko drugiemu daniu. I odwrotnie. Słucham? Słucham? Ale kto wykazuje brak zrozumienia? Znaczy nie ma zrozumienia między dwiema stronami. Kłopot polega na tym, że tego zrozumienia nie ma, bo te strony mają inne interesy. Związek Nauczycielstwa Polskiego broni własnej siły, a tę siłę ma się wtedy, kiedy się ma tych nauczycieli posłusznych i którzy robią to, co związek zdecyduje. A w dodatku ten związek wzmacniają te żądania płacowe. Bo nauczyciele Solidarności z dwóch powodów, część z nich przechodzi do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Z taką paranoją mamy do czynienia. Bo po pierwsze tam w tym związku nie, że jest więcej pieniędzy, ale tam chcą więcej pieniędzy dla nich. A po drugie na pewno nie utrudni im to pracy, bo Związek Nauczycielstwa Polskiego żadnej reformy oświaty nie chce i trzyma się twardo karty nauczyciela, która jest też takim hamulcem całej reformy oświaty, bo nic nie można zrobić z tymi gorszymi nauczycielami. I tu byśmy prawie kończyli, a teraz będzie najbardziej dramatyczna część. Mianowicie to wszystko już jest smutne bardzo i konfliktowe i nie bardzo widać takiego sposobu rozwiązania, który by coś załatwił i pozwoli tej szkole funkcjonować dalej nawet w tej formie, jakiej ona teraz jest. Ale jeżeli ten strajk potrwa jeszcze tydzień, dwa, zagrozi maturą, bo już nauczyciele, a nawet może inaczej, związki zawodowe, te z dawnego OPZZ-u to się nazywało, czy niesolidarnościowe, mówią, że wobec tej nieustępliwej pozycji rządu może być tak, że ten strajk zamieni się, to już nie strajk, w bunt żółtych kamizelek. I że nie słucham? A nie chodzi o to, w co ty coś wierzysz. Nic z tego nie wynika, że powiesz, że to jest bunt o nic, czyli o pieniądze. Znaczy po pierwsze obrażasz tych nauczycieli, jak im mówisz, że to jest bunt o nic. Obrażają się i co z tego? Ale popatrzcie nie jak w tej chwili na to, nie co wy myślicie o tych strajkach. O kurczę. Janusz przyniósł wiadomość, że płonie Notre Dame w Paryżu. Nie bardzo dobrze, bo to jest jeden z ostatnich kościołów, które są msze katolickie. Nie mówiąc o tym, że tam jest chór katolicki, a w nim śpiewa syn moich przyjaciół z Paryża.
To jest jeden z ostatnich kościołów katolickich. Nie mówiąc o tym, że z jego jednego boku stoi pomnik Jana Pawła II w takim ogrodzie. Tak. Kościół to jest kościół. Dobrze, możecie pozwolić mi jeszcze, być może zaraz ja zrezygnuję z innych tematów i tak jest późno powiecie, co myślicie. Ale ja się boję, że myślicie w emocjach, ponieważ, znaczy nie, posłuchaj ostatniego rozdziału tej mojej mowy. Pomyślcie o tym, że ten strajk jeszcze trwa tak długo, tydzień, dwa, nie wiem, bo są święta, potem jest majówka, więc tak i tak by tej szkoły nie było, że rodzice, bo dzieci są niesłychanie sfrustrowane i będą coraz bardziej, będą się coraz bardziej bały. Utrata roku, nie wiem, jak wy macie tam średnio po 60 lat, to nic takiego. Ale jak ktoś ma lat 8 albo 18, to rok to jest prawie nieskończoność. Jeszcze raz to samo? To jest katastrofa po prostu. Także dla państwa. I ten podwójny rocznik. Nic się nie da zrobić. To właśnie będzie tylko katastrofa, która będzie jak kula śnieżna rosła. Nie o to chodzi w ogóle. Maciuś, zacznij myśleć, a poczekaj najpierw, że powiem te dwa zdania dalej. Co będzie w szkole, do której nauczyciele wrócą z nienawidzącymi ich rodzicami? Może nie wszystkimi, może połową, może jedną trzecią. Ale przecież w tej chwili w klasie, jeśli jest dwójka rodziców, którzy rozwalają jakąś współpracę, bo mają jakieś roszczenia, pomysły i tak dalej, to klasa zaczyna mieć poważne problemy. A co będzie, jak tych rodziców będzie jedna trzecia, połowa? Jak powiedzą, my tego nauczyciela nie chcemy. To może zrobią porządek. Jak zrobisz porządek z nauczycielami, którzy odejdą ci? I kto odejdzie? W dużych miastach odejdą ci, którzy spokojnie pójdą na przykład do Biedronki przy kasie zarabiać 4000 brutto, czyli więcej niż zarabiają w tej szkole. Może tak być, że część nauczycieli odejdzie. Może będzie tak, że część nauczycieli nie będzie się nadawała już w ogóle do współpracy z dziećmi. Może być tak, że dzieci będą miały takie pretensje, że się nie da uczyć. Że się nie da wrócić do dyscypliny. I tu nic, żadne polityczne racje nic nie dadzą. Ja pytam o to, co będzie w szkole po tym powrocie, jeśli ten strajk potrwa za długo, a kolega Broniarz chciałby ten strajk, wymieniłem jego nazwisko, chciałby ciągnąć ten strajk bardzo długo. A najlepiej chyba, jak rozumiem, do wyborów parlamentarnych. I spróbujcie pomyśleć o tym, co tam się będzie działo między dyrektorem szkoły, czy panią dyrektor najczęściej, która nie strajkuje i która coś robi, organizuje egzaminy i tak dalej, organizuje coś dla tych dzieci, żeby one teraz miały co robić, nauczycielami, a rodzicami. Może tak być, że część szkół się rozwali po prostu i nie będą mogły pracować. Jakąś rezerwą są nauczyciele emerytowani, którzy jeszcze chodzą, mówią, myślą i tak dalej. Ich nie jest tak mało. Oni, część z nich odeszła, bo ci młodsi pozbyli się ich, znaczy zamienili ich. Więc może, ale być może nie da się uzupełnić tych wszystkich braków. I poza tym, że my możemy o nauczycielach tych strajkujących myśleć jak najgorzej, o tym, co mówią, co myślą, to jest jedna rzecz, ale co jest z państwem, czyli co będzie ze szkołą. Ja bym myślał o tym, żeby PiS, to jest tak, jak mądry z głupim ma scysję, to mówi się, że mądry głupiemu ustępuje. Na szczęście premier Mazowiecki zaproponował ten okrągły stół, który być... A znowu powiedziałem Mazowiecki? Pana Mateusza, przepraszam, a pozdrawiam świętej pamięci pana Tadeusza.
ale szczególnie przed świętami. To już mi się drugi raz zdarza, więc ciekawe, co to ja mam w głowie. Pomyślmy o tym. Powiem wam, o czym chciałem jeszcze powiedzieć, ale nie musimy. Jest kwestia energii. To do tego trzeba wrócić. Podwyżek prądu, które będą za rok. Teraz PiS je wstrzymuje. Jest bardzo ważny tekst papieża seniora Benedykta XVI. Wolałbym powiedzieć papieża Benedykta XVI. Bardzo ważny tekst. Przysłałem go wam. Warto go przeczytać przed świętami. Warto pomyśleć. Podobno na stronie episkopatu też jest. No ale jak już wy dostaliście, to nie musicie patrzeć na stronę episkopatu, tylko wystarczy do laptopa zajrzeć. Natomiast co w tym tekście jest najbardziej istotne? Benedykt prawie że tłumaczy, dlaczego ustąpił, a piekło zaczyna się dopiero potem, jak zrozumiemy tę przyczynę. Ale to już jakby inna rozmowa. Mamy zaproszonych Tomasza Terlikowskiego i Grzegorza Górnego, którzy mieli być już, nie pamiętam kiedy, ale nie mogą, jeszcze w kwietniu mieli być, mieli mówić o Franciszku, papieżu Franciszku. Nie będzie ich, ponieważ Grzegorzowi Górnemu wydawnictwo watykańskie wydało książkę. I on tam ma promocję wtedy. Więc wymyśliłem dla nich jakiś termin późniejszy, chyba w maju, będą. Myślę, że to będzie bardzo ważna rozmowa. OK? No to teraz wy. Dajmy sobie 10 minut. Kto chce zaatakować Józefa? To znaczy ja wyjątkowo nie chcę zaatakować, to znaczy tak. Dlatego, że rzeczywiście jest problem z państwem polskim, to znaczy w zeszłym roku kilkakrotnie Andrzej Nowak przypominał bitwę pod Montfami, gdzie starły się wojska króla Jana Kazimierza z wojskami hetmana Lubomirskiego. Nie jest, w tym przypadku nie było istotne, kto miał rację, tylko problem był w tym, że to przyniosło olbrzymie osłabienie państwa polskiego. I tutaj też ja nie mam wątpliwości co do intencji pana Broniarza i całej totalnej opozycji. Natomiast jeżeli to starcie rzeczywiście się bardzo rozszerzy, dotknie dużą liczbę uczniów, to znaczy w szczególności maturzystów, to będziemy mieli problem. To znaczy nie wiem, jak go rozwiązać, ale moim zdaniem problem jest. Następny atakujący jest Paweł Zdun. Dopiero przyszedł. Czyli nie, ja... No właśnie po to. Nie, ja nie jestem atakujący. Nie jestem samobójcą. Ale nie plecami. Z atencją do pana prezesa. A przodem do kamery. Nie, przede wszystkim z atencją do pana prezesa. Rzeczywiście z państwem polskim nie jest najlepiej. Ja tutaj podrzucałem, to było moje, że to jest strajk z NTNB i trzymam się tego. Nie będę bronił pani Zalewskiej, bo mówiąc krótko uważam, że nie jest no niekompetentna, jeśli chodzi o podejście do edukacji, co mi pokazało na samym początku jeszcze, kiedy nie pamiętam, czy już była, czy miała być w każdym razie... Pod hasłem zbierania tego, co należałoby zrobić w oświacie, kilka osób, w tym ja, podrzucało jej temat, żeby wychowanie klasyczne przywrócić w liceach, czyli łacinę, grekę, filozofię. No oczywiście temat był niezauważony, jak to czyni niestety duża część obecnej władzy.
ale właśnie zmierzam do tego strajku. Ja myślę, że niestety skutki tego strajku będą długo jeszcze przeżywane, ale z drugiej strony dobrze się stało, że on w końcu doszedł do skutku. To jest, ja bym go nie nazwał strajkiem, przede wszystkim nie strajkiem nauczycieli, nawet nie strajkiem ZNP, a szkolnym ciamajdanem, bo to jest dla mnie ciąg dalszy prób rozmontowania państwa przez totalnych agentów obcych stolic i Komisji Europejskiej. I dobrze, jak takie rzeczy są wynoszone na światło dzienne. Więc z tego się cieszę. A to, co do tych skutków złych, to jeszcze bym dorzucił coś, co mi się wydaje najważniejsze, to znaczy to, że dzieci i młodzież uczą się teraz w szkole, że zło nie jest karane, że można tolerować działania antypaństwowe. Państwo jest, krótko mówiąc, jak na razie nie bardzo słabe, ale słabiutkie w szkołach. Mówię nie bardzo, no bo jednak próbuje się te egzaminy przeprowadzać. Mam nadzieję i życzę tego... Na razie z pozytywnym skutkiem. Tak, więc doceniam i życzę, żeby mimo różnych skutków złych udało się wszystkie egzaminy przeprowadzić, zwłaszcza matury. Ale właśnie zły, tragiczny, czy przynajmniej zły jest ten skutek wychowawczy, że dzieci i młodzież widzą, że niewiele można. Jak na przykład dzisiaj chodził w internecie taki filmik, kiedy maturzyści idą po prośbie do nauczycielek, żeby zostali jednak zaklasyfikowani do matur. No oczywiście pani nauczycielka ich lekceważy. I to jest właśnie bardzo złe. To jest właśnie bardzo złe, kiedy dzieci i młodzież widzą, że stan anarchii może trwać także w instytucjach państwowych. Więc mam nadzieję, że jednym ze skutków tego strajku będzie po pierwsze zlikwidowanie karty nauczyciela, a po drugie takie przeformułowanie statusu nauczyciela, który pójdzie w stronę urzędnika państwowego, który takiego prawa do strajku, który uderza w dzieci i młodzież, nie będzie miał. Chcesz coś? Oczywiście. Szanowny panie prezesie, szanowni państwo. Ja powiem tak. Szkoła poprzednia była zła. Te wszystkie rodzaje, szkoła do 6 klasy, do 8 i tak dalej, i tak dalej. To było rozbicie tego, co było najważniejsze. Kto mógłby to poprawić? Wszystko teraz jest na panią Zalewską, ale ona zrobiła taki miszmasz, że w końcu jej to wyszło. Jak wyszło, to wyszło, ale jest. Mamy szkołę normalną. Co jej wyszło? Do 8 lat mamy szkołę. Ale to jest, to jest forma, a treść, to o tym mówiłem. Pytanie, czy ona zmieniła treść, bo zmieniła formę skutecznie, tak. Na dobrą, bo 8,4 to jest... I to jej jest plus. Tak, ale w środku szkoła została taka sama. Dobrze, a kto mógłby zrobić lepiej? Tego nie mamy, w związku z tym nie możemy sprawdzić. Nie wiem, panie Stanisławie, czy pan wie, ale wszystko, co jest dobre, jest w programie oświatowym PiS-u. Tylko że ta reforma z tym porządkiem nie jest zgodna. Jeżeli pan szuka drogi, lekarstwa, to on jest w programie oświatowym PiS-u. Przed 2015. I teraz można to będzie uleczyć dopiero. To by, Basiu, wymagało następnej długiej rozmowy. Dlaczego ta reforma nie została prowadzona, a zamiast niej tylko jej drobne, formalne kawałki? Józek, następny kamerzysta do ciebie. Ja tylko króciutko. To jest tak, że w szkołach kod i tak dalej. Ja nawet kiedyś popełniłem taki artykulik mały, gdzie nauczyciele prowadzili uczniów na czarne marsze. I w szkole, w czasie lekcji przygotowywano te transparenty i tak dalej. To jest w ogóle coś niepojętego, żeby nauczyciele w ten sposób się zachowywali. No to jest, to tak, ale to jest w ogóle, to jest totalnie nieetyczne i niemoralne. Żeby,
To tak, tak. Więc to jest, to jest polityka. To jest polityka. Natomiast oprócz tego chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, na co tak jakoś to tak przeminęło. Moim zdaniem być może ten strajk i tak by był, ponieważ to są działania polityczne pana B i pana Schetyny, więc to było zaplanowane. Natomiast nastąpiła pewna demoralizacja w państwie i PiS to przyklepał w pewnym sensie, a mam na myśli ministra Brudzińskiego i policjantów, którzy poszli na lewe zwolnienia i wygrali. Dostali podwyżki, a pan minister ich poprosił, żeby wyzdrowieli i oni wyzdrowieli. No tak się nie robi. Tak samo postępowali pracownicy sądów i to była też pierwsza fala w szkołach. Nauczyciele poszli na lewe zwolnienia i państwo to zaakceptowało. Tak nie może być. Jeśli sobie pozwolę, jeśli pozwolicie zabrać malutki głosik, chciałem powiedzieć taką rzecz. Ja uważam, że tak jak w przygotowaniu rosołu, kiedy wrzuca się wszystkie warzywa i inne rzeczy, na wierzch wypływają plewa. I później to się zgarnia i wyrzuca. Ja uważam, że to, co się dzieje w tej... Szumowina i inni, nie chciałem tego słowa używać. Ja uważam, że to, co się dzieje w tej chwili, jest bardzo istotne dla nas wszystkich Polaków, patriotów. Bo nagle widzimy, co jest. I po raz pierwszy zaczęła się dyskusja na temat nauczania przez nauczycieli. Żeby nie wychodzili ludzie, których się zapyta, kto to jest Moniuszka, on pyta, mówi, że może to raper. Albo jak 6 razy 8, 48, a 8 razy 6, 36. No to jest skandal. I ci nauczyciele biorą na swoje barki to, co robią. To, co żeś powiedział przed chwilą o tym, co robili na lekcjach, malując panele dla Czarnego Marszu, to jest po prostu karygodne. Ale my z tym nie jesteśmy w stanie zwalczyć, bo mamy za sobą 30 lat akceptowania tego, a przedtem komunizm. Także jest to niezwykłe, trudne zadanie, w którym my musimy wykazać dużą cierpliwość, dużą odporność i wiarę, że to się da zrobić, bo inaczej przegramy. Nie, my musimy wiedzieć. Pierwsze egzaminy miały nie wyjść, wyszły. Pierwszy egzamin dzisiaj wyszedł? Wyszedł. Jutro, pojutrze, a później przyjdzie matura. Na czym polega różnica między innymi w działaniu tego rządu? Tak mi się wydaje, że zaczynam to rozumieć, że on pozwala tym ludziom dużo mówić, pokazywać się, a swoje robić. I to wychodzi. I to wychodzi. Dzisiaj podpisany przez Morawieckiego wielki kontrakt z Danią i Norwegią. Cudowna sprawa, po prostu oglądałem to. To była aż duma rosła i widzieliśmy, że będziemy wreszcie odłączeni od tego presji rosyjskiej. Także ja myślę, że dajmy więcej wiary. Ja rozumiem krytykę, ja rozumiem to wszystko. Każdy ma rację, ale uwierzmy, jeśli będziemy sobie dolewać negatywnego, to jak się powstać z tego? No Jezus nam tylko może pomóc. Maciuś, ale przepraszam, muszę coś powiedzieć. Maciek. Ty masz 100% rację, ale tylko w jednej sprawie, polityki. A ja ci mówię, że tam pod tą polityką jest szkoła. I ty w ogóle o tej szkole nie mówisz. Ty mówisz o tym, że państwo ma wygrać z nauczycielami. No i wygra. I co z tego? Trzeba zmienić nauczanie. To dlaczego PiS przez 3 lata nie zmieniał nauczania? Gdyby zmieniać nauczanie, to wtedy zmienia się nauczycieli. I wtedy być może ci nauczyciele w tej lepszej szkole nie są takimi głąbami czy buntownikami. Wtedy może mają inną misję, albo w ogóle mają jakąś misję. No to trzeba wyrzucić kartę nauczyciela. A dlaczego jej nie wyrzucono? No bo byłby konkretnie. Protest na całą... A teraz też jest. Dobrze. Kryzys jest najlepszym momentem, no właśnie, kryzys jest najlepszym momentem, żeby pozbyć się tego, co pływa na wierzchu w rosole. Ale nie wiem, czy ty, Maciuś, wiesz, że jak nie zbierzesz Szumowin, to po godzinie ono się rozgotowuje, potem masz czyściutki rosołek znowu. No patrz,
nowa technika robienia rosołu. Dziękuję. Dobra. Tylko te szumowiny wtedy są częścią przezroczystego rosołu. Znikają, ale są. Od czegoś trzeba zacząć. To znaczy, trzeba przetrzymać. Szymon Kuliński, Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Politycznej trzeba przetrzymać. Ale pytanie, co ze szkołą? Szymon Kuliński, Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Jest, generalnie wiemy o tym od dawna, że to, jaki jest stan naszej edukacji, to nie jest stan taki, jakiego byśmy pragnęli i który by był w perspektywie długoletniej twórczy. To należy zmienić. Mamy teraz pewien kryzys. Kryzys jest szansą na zmianę. Do tego trzeba w konstruktywny, sensowny sposób dojść. Zobaczyć na to, co naprawdę jest najważniejsze. Co się działo w naszej historii? No, mieliśmy Komisję Edukacji Narodowej. Od czego zaczęli? Od kształcenia nauczycieli. Być może to jest droga, żeby to kształcenie nauczycieli dziś, teraz zmienić, żeby to było szansą na zmianę całego systemu. Nie tylko to, ale różne inne elementy też są do zmiany. Spójrz, tutaj siedzą też. Spójrzmy na przykład zdziebko z innej strony. Japonia po II wojnie światowej. No tragedia, ekonomicznie kiepsko. Ale na co postawili? Właśnie na nauczanie. Właśnie na nauczanie. I na czym oni zarabiają? Na tym, że mają najlepiej wykształcone społeczeństwo na świecie. Dokładnie tę samą drogę przeżyła. To jest droga dla nas. Finlandia. A czy to jest droga dla nas, to tylko jeden drobiazg, Szymonie. Tak, słucham. Nauczycieli uczy się na tym, co się teraz nazywa uniwersytety. Uniwersytety są w rękach lewaków. I teraz właśnie na nich kształcą się właśnie tacy nauczyciele, którzy teraz strajkują. Nie, nic takiego nie powiedziałem, tylko powiedziałem, żeby widzieć to, co się mówi. Jeżeli chcesz innego kształcenia, to się zastanów, co zrobić z uniwersytetami. No i dobrze, dobrze. Ja chciałbym już skończyć. Dobrze. Pan profesor zawsze. Ja nawet nie mam pytania, ale mam taką uwagę, czy wszyscy pamiętamy ten strajk nauczycieli. Nie ten, który trwa obecnie, ale ten, który kilka lat temu był strajkiem nawet głodowym w Krakowie, bo nauczyciele wtedy strajkiem próbowali wymusić zmiany programowe, przywrócić nauczanie historii w szkole, bo to skasowano. Ja myślę, że w dalszym ciągu potrzebujemy takich nauczycieli, którzy wtedy strajkowali. Dziękuję. To była wtedy, Piotrze, mała grupa. I wiem, jak się to skończyło. Konferencją w Krakowie, która miała zmienić wszystkie podstawy i tak dalej. I zakończyła się ta konferencja, która była spotkaniem profesorów krakowskich z tymi strajkującymi, nie tylko nauczycielami. No, zakończyła się niczym. To się nazywało Ogólnopolski Komitet, o kurczę, zapomniałem, w każdym razie niestety tamta próba zakończyła się niczym, ale to było za czasów rządzenia opozycji. Okej, bardzo wam dziękuję i jak któryś z was mówił, co jest najważniejsze, to najważniejsze jest jajko, to znaczy najważniejsze są święta, najważniejszy jest Wielki Piątek i to, co po nim. A z powodu, że mamy dużo jajek, dzięki Januszowi, to każdy dostanie jajeczko i sobie nawzajem złożymy życzenia, a później na deserek polecimy Putinem. Nie my polecimy, tylko pan Marek Budzisz. Zapraszam was. Dajcie do kamery na zbliżenie. Na zbliżające się święta zmartwychwstania Chrystusa
życzymy Państwu wszystkim tego, żeby każdy przeżył te święta, każdy przeżył święta najpierw Triduum Paschalnego, a później już kulminacji, czyli zmartwychwstania Chrystusa w swoim sercu, żeby ze swoimi grzechami, ze swoimi błędami, ze swoimi winami mógł odejść, mógł zmartwychwstać w Chrystusie, żeby to zmartwychwstanie było zarówno tym aktem chwilowym, jak też całym procesem życia ku niebu. Wesołego Alleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Józek, czy ty chcesz coś powiedzieć? Nie. Po tym, co Paweł powiedział na poważnie, właściwie już nie trzeba nic dodawać. Chciałem tylko powiedzieć tak. Te święta, poza tym, że są jak co roku tym samym przeżywaniem, to jednak też są inne. Naprawdę stoimy przed... Czy można prosić o ciszę? Jak wychodzicie z klubu, jest tyle czasu do porozmawiania, a tutaj w tej chwili naprawdę o coś innego chodzi. Pomyślcie o tym, że te święta są inne, bo ten rok jest inny. Te wybory, które będą, oby nie były ostatnie. Obyśmy je wygrali. A jeśli mogę dodać jeszcze jedną rzecz, która mi się skojarzyła po tym, co Józek powiedział, że dla mnie święta wielkanocne są bardzo optymistyczne, dlatego że jest to zmartwychwstanie, czyli jest to nadzieja i wiara w to, że się to uda. W związku z tym idźmy z tą wiarą do przodu.